Na scenie Monika Sewioło i Patrycja Piękość z zespołem Nietykalni. Wyniki ostateczne i oficjalne drugiej edycji programu Big Brother są już znane. Bardzo poproszę w tej chwili, aby trzeci finalista, czyli Wojciech Witczak, wniósł kopertę z wynikami. Aż strach, aż strach. Ja też się boję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chwila jest bardzo podniosła i emocjonująca i bardzo istotna. Zanim dowiemy się wszystkiego, przenieśmy się jeszcze raz, ostatni raz do domu. Trafimy szybko do toalety. Do pokoju zwierzeń. Marzena i Dawid. Prawda? Szybko. 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 No to poczekaj, bo mi wyskoczy dysk. Voilà. Aha, szybko. Razem! Witamy. Ty trzymasz. Kto ja? No spróbuję, na pewno. Czy wiecie, ile razy były otwierane drzwi do pokoju zwierzeń? Strzelę pierwszy. Zaraz. To wszyscy razem. Poczekaj! Z 50 razy 100? 40 razy dziennie? Z
50 razy dziennie, razy 100 dni, ile to będzie? 500 dni? Nie, to więcej będzie. To 5 tysięcy razy mówię. No to będzie 10 tysięcy razy. 6827 razy. Pomyliliśmy się. 5 tysięcy. Teraz otworzyły się po raz 6828. Ładnie. To możemy wyjść tak... A jeśli liczyć otwieranie drzwi w momencie wyjścia i wejścia, otworzyły się po raz przedostatni. O. To jest ostatnia wizyta w pokoju zwierzeń. Wielki brat chce wam podziękować. Pyszyszku. Za cały ten czas. Bo ja już wyjdę. To jest ta Marzena. I pogratulować dojścia do finału. Dziękujemy, wielki bracie, i dziękujemy za twoją pracę, która chyba ją wykonał naprawdę bardzo dobrze. Tak jest, nie wiem, czy już koniec? Jeszcze jedna prośba wielkiego brata. Po wyjściu z pokoju zwierzeń stańcie plecami do drzwi wejściowych. Okej. Na razie, braciszku. Teraz, który raz będzie? 6000 coś tam? Do jakich drzwi? Do tych czy tamtych? Nie wiem. Poczekaj, szamanka ucałuje. Braciszku, do których? Do tych czy do tych? Chodź tutaj. Do ogrodu. Daj buzię! Chodź, możemy. Plecami, tak? Plecami. Czekaj. To już idziemy? Nie, no jak plecami. Moje 30-letnie serce mi wysiądzie. No. Dawid i Marzena. Marzena i Dawid. Tak? Ostatnia para w domu wielkiego brata. Oto koperta, proszę państwa, która zawiera nazwisko osoby, która zajęła drugie miejsce w naszym programie. Ale wtedy od razu oczywiście jasne by było, kto jest zwycięzcą. Na początku więc, i to jest ważna uwaga techniczna, ogłoszę od razu zwycięzcę. Ale oczywiście w tej sytuacji naprawdę nie mogę się obyć bez pomocy wielkiego brata. Wielki bracie, bardzo proszę o pomoc. Ten obraz muszę... Uwaga mieszkańcy. Za chwilę wielki brat odliczy od 10. I wtedy poznacie nazwisko zwycięzcy drugiej edycji Big Brother. A jak się od razu wychodzi, to ja się brać muszę. Jesteście gotowi? Tak jest, wielki bracie. Oj tam, oj już. Daj rączkę, wielki. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zwycięzcą drugiej edycji programu Big Brother w Polsce w dniu 16 grudnia 2001 roku o godzinie 22:39 jest Marzena Wieczorek. Zwycięzcą. Gratuluję. Dawid, jesteś drugim finalistą. Również gratuluję. No poczekaj, jak ci dadzą balisko. No co ja to
takiego zrobić. Chcę powiedzieć jeszcze raz, że Dawid, tobie również gratuluję. Zająłeś drugie miejsce, wychodzisz jako pierwszy. Czekamy na ciebie. Dawid, masz 30 sekund na opuszczenie domu wielkiego brata. Pamiętaj, że na zewnątrz jest ślisko.